Dobra, baczność, spocznij, wyrównać, buty pozawiązywać szybciutko, to rozwiązane. Teraz tak, tutaj jest nowy trener, pan Sebastian Sobczak, który będzie was wspierał w waszych ćwiczeniach. Jest to delegowany od Polskiego Stowarzyszenia Byłych Piłkarzy i on tutaj zajmie się drugim etapem i najprawdopodobniej trzecim również Akademii Orlika. I wyczyta tutaj nazwiska osób, które są w pierwszej grupie, tak? Czyli tej młodszej. Przypomnę tylko, że druga grupa, spotkanie pierwsze ma jutro, tak? I teraz ta część osób, która będzie wyczytana, to zostaje na boisku. Kto nie zostanie wyczytany, przechodzi tutaj na czerwone boisko do mnie, tak? Okej? Okay? Słuchajcie, czytam pierwszą grupę, która dzisiaj powinna mieć zajęcia. I tak, pierwszy to jest Damian Matowski, jest? Dobrze, Damianku, przejdź sobie tam na prawo. Daj piłeczkę, tutaj schowałem piłeczkę. Wiktor Malec. Wiktor, przejdź tam na prawo. Łukasz, wiem, że już jest, Mazepa, przejdź tam. Łukasz, daj piłeczkę. Piotr Nawrot. Jest Piotrek. Piotr Nawrot. Piotrek, masz. Tam dole. Wojciech Popów. Ja. Wojtuś, przejdź sobie tam. Przemek Poręcki. Jest. Dobra? Tata to będzie. Dominik Przystawski. Jest. Dominik, przejdź sobie tam. Mała grupa. Gabriel Senyszyn. Przejdź tam sobie. Dawid Sobczak. Bardzo dobrze. Mateusz Trolina. Jest. Rafał Weglarowicz. Jest? Przejdź sobie tam. Dominik Koźniak i Jakub Zieliński. No to świetnie, mamy 11 z wyjątkiem grupy, które zajęcia będą przeprowadzone jutro. I być może ktoś z was jest, to się od razu zgłasza. Filip Bilewicz jest. Krok do przodu, jeśli wyczytane zyskowanie, tak? Jakub Poczkowski. Rafał Dalecki. Kamil Kowal nie ma. Kacper Kowal, Dziwina. Arkadiusz Kwapisz. Stanisław Leja. Jakub jest, Ostrowski. Jakub, pamiętasz, jutro przychodzisz na zajęcia, ale dzisiaj zostaje z nami, ponieważ już brat poszedł. Dawid Pępkowski. Nie ma. Maksymilian Ruchniewicz. Nie ma. Jakub Ruczakowski. Wojciech Solarski. Jest. Wojtek, przejdź tam. Jutro drugi raz zrobisz te same zajęcia. Michał Żurawski i Patryk Żurawski. Nie ma. Dobrze, Wojtek! Jeszcze! Wojtek! Dobra, chodź Wojtek, podaj komuś piłkę i wracaj.
No. Wiktor, pamiętajcie, ten Wiktor. Wiktor, trzeba się uczyć. Trzeba się uczyć. Dobra. Dominik, głośno Dominik. To jest Dominik. No, prowadź, prowadź, następny, prowadź. Osiem, nie. Głupo! Głupo! Jeszcze. Głupo! No, dawaj, mów głośno. Nie wyścigujemy się specjalnie. Prowadzimy piłeczkę króciutko przy nodze. Potem się będziemy tego uczyć. Na razie tylko była taka zabawa, żeby jeszcze się lepiej poczuć. Pamiętajcie, każda grupa krzyczy imię swojego zawodnika. Siadaj, a nie się ustawiaj. Wojtuś, ty obiegasz ten pachołek, ty ten, a Wojtek tamty, okej? Okay? Spokojnie. Co krzyczycie? Wojtek! 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 Witamy po raz kolejny na Orliku 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Oławie. Dzisiaj rozpoczął się drugi etap Akademii Orlika pod egidą Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zaczęły się pierwsze zajęcia z nowym trenerem Sebastianem Sobczykiem, który w tej chwili właśnie prowadzi zajęcia z pierwszą grupą młodszych dzieci w wieku od 6-7 lat. Jest to grupa około 13 osób. Jutro, czyli czwartek, zaczyna swoje zajęcia druga grupa starsza, są 8-latki. Też będą trenować pod okiem naszego trenera Sebastiana Sobczyka. I wszelkich informacji można się dowiedzieć na stronie Akademii Orlika, ewentualnie na stronie tutaj na użytek obiektu naszego www.orlik2012.republika.pl. Zapraszamy. Tu jest trenerem oddelegowanym przez Polskie Stowarzyszenie Byłych Piłkarzy. Będą się odbywać do końca tego miesiąca. Będą spotkania w każdej grupie dwa razy w tygodniu, po półtorej godziny od 16 do 17.30. Rezultatem tych treningów będzie utworzenie dwóch grup 15-osobowych, które wezmą udział w 10-miesięcznym szkoleniu w trzecim etapie Akademii Orlika. Tutaj na obiekcie przy Szkole Podstawowej nr 2. Dawid!